8 maja pod hasłem Czytanie łączy pokolenia. Tak rozpoczął się tydzień bibliotek. Tymczasem średni czas, jaki Polak poświęca na czytanie, wynosi 6,5 godziny tygodniowo. I nie chodzi tu tylko o zgłębianie literatury, ale jakiegokolwiek innego tekstu. I choć wydawałoby się, że czytelnictwo w Polsce ma się całkiem nieźle, w praktyce jest inaczej. A szkoda, bo czytanie bardzo pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, uczy myślenia, pobudza wyobraźnię oraz rozwija umiejętność wysławiania się. Niewątpliwie jesteśmy narodem, który z czytaniem jest na bakier. Jak wynika z ostatnich badań Biblioteki Narodowej, prawie 61% Polaków nie czyta książek. Zdecydowaną alergię na teksty pisane mają nastolatkowie, tu 62%, ale nie tylko oni. Mało czytają też emeryci, 32%. To skłania do zastanowienia się, czy faktycznie brak czasu i obowiązki zawodowe stoją na przeszkodzie w czytaniu. Widzimy też takie duże rozwarstwienie między czytelnictwem w dużych miastach osób wykształconych, a czytaniem w tych innych ośrodkach i w rodzinach, gdzie jest niższe wykształcenie, gdzie są też mniejsze dochody, to są te zależności. Ponadto, jak dostrzegają eksperci, przygoda Polaków z literaturą oraz czytaniem zaczyna i kończy się w szkole. Tylko 11% z nas jest rzeczywistymi czytelnikami, którzy w roku przeczytali 7 lub więcej książek. W statystykach górują kobiety, które częściej od mężczyzn sięgają po lekturę, głównie w ramach relaksu i rozrywki. Na polskim rynku wydawniczym stale pojawiają się godne uwagi pozycje książkowe. Po co sięgają Polacy najczęściej? Czytają głównie książki przygodowe i podróżnicze. Na drugim miejscu znalazły się te o tematyce historycznej, na trzecim miejscu ex aequo znalazły się biografie, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia i listy, jak również sensacje, kryminały oraz poradniki. Polacy chętnie sięgają po romanse, książki popularno-naukowe, literaturę faktu czy fantastyka. Mieliśmy taki okres lata 90. jeszcze do pierwszych lat 2000, że dominowała absolutnie literatura zagraniczna. Możemy się tutaj teraz coraz bardziej pochwalić też, że mamy dobrą polską literaturę, że ona jest obecna w księgarniach, jest obecna na półkach, w domach czytelników i jest czytana. Polscy czytelnicy wybierają książkę samodzielnie, jak i z polecenia. Sięgają zarówno po nowości, tytuły z list bestsellerowych, jak i sprawdzoną literaturę. I choć wydawałoby się, że głównie przez internet zaopatrujemy się w książki, to okazuje się, że księgarnie nadal odgrywają ważną rolę w życiu czytelnika. Mimo powstawania wielu dyskontów książkowych, zaznacza dr Piotr Toczyski z Ośrodka Przetwarzania Informacji BIP, ogromne nadzieje były pokładane w e-bookach, które miały sprzyjać rozwojowi czytelnictwa. Niestety, okazuje się, że są czynniki, które stoją na przeszkodzie w rozwoju popularności e-książek. Obecnie mamy w bazie około 30 tysięcy tytułów, z czego połowę komercyjnych. Na szczęście digitalizowane są na bieżąco nowości. I większość nowości, około 80% nowości już można kupić w wersji cyfrowej. Przeszkodą jest 23% VAT, co niestety negatywnie wpływa na percepcję ceny. A tak jak mówiłam, użytkownicy chcieliby tą cenę widzieć jak najmniejszą, czyli około 50% ceny wydania papierowego. A tutaj mamy 23% w porównaniu do 5% przy książce papierowej. Rozwój rynku e-książek hamuje piractwo. Wiele portali nielegalnie udostępnia treści cyfrowe, z czego często użytkownicy nie zdają sobie sprawy. Jeżeli chodzi o korzystanie z treści już rozpowszechnionych w internecie, zasady prawa polskie wskazuje, że użytkownik ma do tego prawo. Jeżeli jakaś treść została już udostępniona publicznie, w takiej sytuacji możemy na własny użytek korzystać z tych treści. Natomiast musimy pamiętać o tym, że takie korzystanie nie może naruszać interesów autora. Ciekawym w tym kontekście może okazać się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku, kiedy pobierane są treści już rozpowszechnione, warto, by użytkownik zwracał uwagę na źródło, z którego pobierana jest treść, czy jest legalne, czy też nie. W przypadku, gdy źródło jest nielegalne, Trybunał Sprawiedliwości UE uznaje, że pobieranie tych treści przez użytkownika będzie naruszeniem prawa autorskiego, zaznacza Natalia Chojecka. Ten wyrok kłóci się z liberalnymi przepisami polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Prawo warto jest znać. Obecnie internet daje wiele możliwości korzystania z zasobów kulturalnych, jednak nie wszystkie pliki, nawet te płatne, można pobierać bez obawy przed złamaniem prawa. Za rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia, zgody autora podlega się grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.